Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu. Witam was w kolejnym, czwartym już chyba odcinku Titled Grail, The Fall of Avalon. Co ja... No, tak można zacząć ten odcinek? Jezus, ale mam głupawkę, nie? Dobra, słuchajcie, no co ja wam chciałem powiedzieć? No, nagrywałem już tę część tego odcinka. No i co? No Jobe stwierdził, że w sumie to walić mnie i wykraszował pół odcinka, więc... No co ja mogę? No nagrywamy od początku, więc postaram się przejść tak, jak żeśmy szli. Krwawe jezioro żeśmy odkryli. Teraz tylko nieumarłych pobić. Którzy tu są, ale trzeba uważać na nich, bo oni jak dupną. To jest Inoros. Dobra, wow! Mocny atak, fajny siad. Dobrze. Tak jest. To, co mi... To, czego mi brakuje w tej grze, to to, że w momencie, w którym uderzam... Tak wiecie, dłuższą bronią, czy mieczem właśnie dwuręcznym, czy czymkolwiek, co ma możliwość uderzenia więcej niż jednego napastnika, to zadaje obrażenia i tak tylko jednemu. To jest trochę głupie i tego mi troszeczkę brakuje. Znaczy, brakuje mi tego, żeby móc po prostu uciąć dwóch czy trzech naraz jednym hitem, bo to by był troszeczkę game changer, jeśli chodzi o... O tą walkę, bo sam system walki jest naprawdę fajny. Naprawdę mi się podoba. Dobra, odnówmy sobie to HP do fulla. Możny pan was wykiwał. Kurde, jak ja mam tu przejść? Dobra, ziomuś. Ale spokojnie, nie machaj tak tym, nie machaj tak tym. Dobra, panowie. W wąskim gardle walczymy, więc radzę wam uważać. Dobra, jeden dead. O ty gnoju! Ale mi jebnął. Dobra, trzeba na nich uważać, to na pewno. Coś ja tu mogę zrobić? Złóż ofiarę. Okej. I co? Amulet łaski wszechmatki. Okej. I pieszczota natury. Błyskawiczne zaklęcie uzdrawiające. Dobra. Ściuszków nic stąd nie zabieram. Drogi Alojzie, w tobie jedyna nadzieja, mój wierny towarzyszu. Udaj się do kapliczki wszechmatki, odpraw rytuał i przynieś mi amulet, jakim z pewnością zostaniesz obdarzony. Baboleńka mówi, że należy złożyć dar z róży, szałwii i ptasiego pióra. To ostatnia nadzieja na uratowanie mojej małej, pięknej córeczki. No złożyłem. No to przynajmniej Lady Cardea złożyłem, mimo tego, że zanim przeczytałem. No ale miejmy to za sobą. Miejmy to za sobą. Dobra, no co? No idziemy, nie? Idziemy, spróbujemy. Są utopce. Czy tam topielce? Nigdy nie wiem. No i na pewno mamy też przystań. Więc wypadałoby tak może ich z daleka troszeczkę... O kurwa, tylko trzeba trafić. Ojdź. Ojdź, trzech mi idzie, ojdź! Ja nie wiem, czy ja bym chciał się z trzema bić naraz. Z czterema. Dobra, panowie, na pewno nie chcę z wami wszystkimi się bić naraz. To już sobie od razu odpuśćmy. A ja mam jakąś lepszą broń? Mam topór. Jeszcze tutaj to uzdrowienie sobie dam. Dobra, spróbujmy z tym toporem. Dobra, ten topór troszeczkę więcej tego damage'a zadaje, to na pewno. Dobra, przydałoby się ich poskładać. No chodź, chodź. No i właśnie to jest to, nie? Że ja mogę uderzyć na przykład dwóch, a biję tylko jednego przez to, w jaki sposób jest zaprojektowana ta walka. To jest troszeczkę słabe, tego mi troszeczkę szkoda. Bo to naprawdę mogłoby dużo lepiej działać. W sensie, no nie wiem czy działać w sumie, ale dużo lepiej mogłoby wyglądać. O, wyglądać, to tak, wyglądać. Zdecydowanie mogłoby to troszeczkę lepiej wyglądać. Dobra, mamy winko. Wszystko w porządeczku. Tutaj już chyba nie ma żadnych utopców więcej. O, i mamy punkt szybkiej podróży, który nam się na pewno przyda. Pióro, pietruszka. Dobra. O, jest jeszcze jeden topielec tutaj. Dobra, panie topielec. Ale nie machaj mi pan tutaj. Dobra, ja go trafiłem mocnym od mnie też.
Ej, ktoś mi bije po plecach! Ej, gościu, gościu! Nie przesadzaj, co? A mógłbyś umrzeć? O, dziękuję. Rwa odzienie rybaka same z nich. Najgorzej, że... trochę mam mało tych medów. Wow, ale przycięło. Wow. Ciekawe czemu. I to, co mi się w ogóle podoba w tej grze, naprawdę bardzo mi się podoba, to te krajobrazy, na przykład te góry z tymi mieczami stalowymi wbite tam, albo srebrnymi w sumie. Naprawdę ładnie to wygląda, mimo tego, że jest ta taka chmurka, ta taka mgiełka, która troszeczkę nam ogranicza widok, ale z drugiej strony jakby jej nie było, to pewnie byłoby widać niedoskonałość tej grafiki. Właśnie taką dużą niedoskonałość tej grafiki z daleka, nie? Więc może to ma jakiś sens. Jeszcze tutaj chyba były jakieś skrzynie obok. Może to ma jakiś sens, że te chmury są. No i też przynajmniej nie spadają aż tak bardzo FPS-y, a widziałem na opiniach na Steamie, że bardzo dużo ludzi narzeka na to, że są freezy na drugiej lokacji, właśnie na tej, na której jesteśmy i tak dalej, więc może to i lepiej, że ta mgła jest. Ja troszeczkę też ograniczyłem sobie widoczność, żeby aż tak dużo tych szczegółów z daleka nie widzieć. Właśnie też przez to, że czasami ta gra potrafi być niestabilna. Więc im o dużo lepiej zrobić taką stabilniejszą rozgrywkę z mniejszą ilością szczegółów, aniżeli zbyt dużą ilość szczegółów i rozgrywkę, która by się cięła bez sensu co chwilę. Bo to też nie wpływa jakby na jakość gry, nie? Mimo tego, że jakby macie super graficzkę, wszystko fajnie, a 5 FPS-ów, to żadna przyjemność z tego grania, tak szczerze mówiąc. Znaczy, co kto lubi, nie? Ale ja akurat nie lubię. Oj, niepotrzebnie ten silny atak zrobiłem. Dobra, na spokojnie. Nie ma stresów. Tylko trzeba ich wyrżnąć w pień. Bo już 4 level mam w ogóle. Całkiem fajnie to idzie. Dobra, panie topielec, przestań pan tutaj fisiować. Dobra, to mięso. Ciekawe, czy ja z tego mięsa coś będę mógł zrobić. Czy ja je tak zbieram na zasadzie, bo zbieram i później sprzedam je za jedną monetę. Chciałem powiedzieć za jednego dolara, ale przecież tu nie ma dolarów. Bo to by było słabe... O kurwa, co tam chodzi? Wygląda jak jakiś troll. A kto tu stoi? Dzień dobry! Tadzio Dynamowicz. Dynamonowicz. Oh, greetings, kind. Siemano. Sir? Madam? Right, so, would you perchance be interested in browsing my wares? Only the finest Avalon can offer, and I, the finest I can offer, that is. No witam, szanowny panie. Szanowny panie, szanowna pani, percepcja 7 lub więcej? WTF, czyli to jest pani, tak? Right, of course, silly me. You'll have to excuse me, I have very bad eyesight. This is a thing that happens to humans, right? I mean, I'm pretty sure. Mógłbym się tytułować kobietą, jakbym miał więcej percepcji? WTF w ogóle. Albo kłamałbym wtedy. A, okej, czyli w ten sposób to działa. Okej. To ty nie jesteś człowiekiem? Of course I'm human. I was born in a human village and my mother was a human. We lived in a house. It had a roof. Niemożliwe. And holes in the walls. I'm not sure what they're supposed to be honest. But it's so easy to steal a baby through them. Ciekawe, no. I've ever done that. Kurwa, złodzieja dzieci anyway, mam przy sobie. Where were we? Pokaż mi swój szynkwas, znaczy towary. I'd just be grateful if you didn't try to sell me any weapons. Or nails. Or buckets. With iron handles. It's not that I have anything against things made of iron. I simply don't condone violence, that's it. A co ci wiaderko do przemocy? A mogę kupić od niego... dziki amulet, zwiększa obrażenia. Ej, to kupmy sobie ten amulet. Jakieś potrawki ma jeszcze. W sumie mógłbym sobie ich kupić trochę. Bo jakby czemu nie?
Punkty many. Fragment poroża, żołądź. Szałwie na pewno chcę. A chcę dlatego, że wiem, że ona jest później potrzebna do... Ona jest później potrzebna do zrobienia miksturek. A te skrzepy mogę... Aha, utratę zdrowia one w ogóle robią. Spożycie prowadzi do... Aha. Czyli tak naprawdę... Aha, bez sensu. I w ogóle te bronie są normalnie warte, nie wiem, 100 czy 200, a u niego mogę je sprzedać za 30 albo za 3. No tak, kurwa, się, tak średnio się szczerze opłaca. Tak średnio się szczerze opłaca z nim handlować. No, trochę bullshit. Trochę bullshit. Co ja, mogę mu coś jeszcze sprzedać? W sumie chyba nie. Jakieś recepty za jeden, no to bez sensu. Czyli tak w zasadzie to ja mogę z nim tylko pohandlować. Ah, another satisfied customer. That makes... two. Although the first one never came back. But you will, won't you? No, Tadziu, szczerze, chujowy masz ten asortyment i gówniane pieniądze proponujesz za niego, więc nie wiem, czy wrócę. No, ale to już ominijmy. O, nieśmiertelnik strażnika. No, tu nic ciekawego nie ma, bo te podarte są gównowarte, więc nie ma co ich brać nawet. Dobra, czekajcie, ja bym sobie zobaczył tak. Pierwsza sprawa to to, że ja sobie kupiłem tam jakieś... A ja goździki kupiłem. No dobra, zawsze to przywraca HP. Whatever. Tutaj nic, tu nic. Kurde, ten amulet łaski wszechmatki nie jest w sumie zły, bo tak, tu mam niby magiczny pancerz większy, ale tutaj jak zginę, to mi przywraca 20% maksymalnego zdrowia i nie umieram. Czyli taką w zasadzie nieśmiertelność. Ale to jest jednorazowe. Nie wiem, na razie tak zostawmy. Tutaj nic nie mogę więcej. Tu też nic. Zastanawiam się tylko... Poczekajcie, bo tam z używalnych... Miałem jeszcze... O właśnie, przywróć zdrowie. Znaczy daj więcej zdrowia na stałe. Pokryta broń powoduje narastające zatrucie. To jest też ciekawe. Ten mech z przeklętej studni. To mi się też podoba. W ogóle mam tu mnóstwo tych gwiazdkowych przedmiotów, trzeba by było z tym uważać. Te nieśmiertelniki strażnika, nie wiem, czy one mi się do czegoś przydadzą. Być może jakaś misja na niej jest później. I po prostu dlatego one tak są. Oznacz wszystkie jako przeczytane i tyle. O. Dobra, misji trochę mamy, ale mamy też punkty. I tak się zastanawiam, co ja bym tu chciał w sumie z tych punktów. Może jedną tą praktyczność i... Jedną siłę. W tą stronę byśmy poszli. No i jeszcze punkty tutaj mam też. Mam ten udźwig zwiększony. Parowanie za pomocą tarcz nie. Co tu jeszcze było takiego? O! 20% szans na odzyskanie strzały. To bym sobie wziął, bo w sumie dużo strzelam z tego łuku mimo wszystko. I to się może przydać. Tylko jestem ciekaw, jak to działa, bo teoretycznie powinienem co czwartą strzałę móc sobie, znaczy co czwartą strzałę móc odzyskać. Zobaczymy, jak to wyjdzie tutaj. Złamana strzała, drewniana strzała, no to tak działa w sumie. Że co czwarta strzała gdzieś tam wpada, ale zlagowało. Muszę uważać z tym bieganiem, żeby faktycznie nie było takich spadków. Co my tu mamy w środku? Jakieś gówna, nic ciekawego. Dobra. I mamy tego ziomka tutaj, który wygląda jak jakiś ogr co najmniej. Albo troll. No troll to może za mały jest, ale ogr... To mi pokaże... Ogr. No, dobrze mówiłem. Dobra, ale to może stańmy na skałce. Ile ja mam tych strzał w ogóle? Poczekajcie, bo to jest... Dwie strzały? Czy ja się na pewno chcę z nim bić? To jest pytanie, czekaj, albo uderzę w niego raz, zobaczymy ile mu damage'a zadam w sumie. O kurwa, nie zadałem mu nic, bo przestrzeliłem. Ja pier... Dobra, poczekajcie, zapiszmy sobie na szybko.
Witam pana ogra. O Jezus. Jestem ciekaw, ile muszę go bić, żeby go zabić. Bo on to mnie ma na 100% na hita. Ale wygląda mocarnie, co? Ła! Ty chuju wredny! Dobra. Czyli hit i ucieczka, hit i ucieczka. No i mnie zabił. Dobra, to się nie da się go zabić. 100% muszę mieć łuk. Jakieś, nie wiem, strzały lepsze czy coś. Z tym, co mam aktualnie, no chance. Zero. Zero szans na to, żeby go rozjechać. I szczerze nie podoba mi się to trochę, no ale trudno. Dobra, on się zrespił i ucieka. Ja też stąd zdupiam. Tu była w ogóle jakaś miejscowa jeszcze. Tak widziałem. Zalana kopalnia. Ale może zostawmy sobie ją na razie. I idźmy tam w stronę tej misji. Tutaj na pewno jeszcze wrócimy, więc... O! O! Ej, to jest fajne! Ej, to jest fajne. Tej mechaniki nie widziałem wcześniej. Mega mi się to podoba. Ciekawe, czy drzewo można by było też tak ścinać. To by było super, szczerze, jakbym miał siekierę i mógłbym ścinać drzewo nią, nie? To musiałaby być pewnie specjalna siekiera czy coś, ale kurna. To fajny vibik daje, nie? Naprawdę fajny vibik daje. Co my tu mamy? Jakieś trupojady na dole. O, dostałem expa trochę. I jest punkt teleportacji. On by się nam w sumie przydał. Ale są też dwa trupojady, na które trzeba uważać. O kurwa. Dobra, panie trupojad. No co mnie gnoju kamieniem rzucasz? Pojebało cię? Dobra, HP mi trochę wzięli. Czekaj, na trójce miałem chyba to uleczenie, nie? O. Ono tak, szczerze mówiąc, nie za dużo daje. No ale trudno. Tam po drugiej stronie jakiś jeleń biega. I mamy kolejnego teleporta. I to jest w sumie spoko. Natomiast gdzie my wyszliśmy? Jest brama, jest wejście na górę chyba. Tak, dobra, wejście na górę jest. Tutaj na pewno są przeciwnicy. Bo nie wierzę w to, że nie. Dobra, a tu co jest? A! Dlatego te trupy tu... O kurwa, dlatego te trupy tu leżą. A! Ten w ogóle jakby chillował wygląda. Ale tu nic nie ma oprócz tego, że... Kurwa, no i teraz muszę na oko obiec. Dobra, trudno. Dobra, trochę dupy dałem tym sposobem, ale no jest jak jest, nie? No nie da się tego naprawić w tym momencie. Dałem tyłka, to dałem. Trzeba wracać. Trzeba wracać. O, ale przy okazji jakąś szałwię sobie jeszcze zbierzemy, więc nic straconego można by rzec. Nic straconego. Ale kurna, naprawdę... Nie mam strzał. A tak bym mu dupnął hedzika stąd. Ale naprawdę fajnie to wygląda i bardzo mi się podobają te latarnie, szczerze. Naprawdę. W ogóle strasznie klimatyczna jest ta gra. Nie lubię zachwalać gier, które dostałem za darmo, jakby wiecie o co chodzi. Bo to działa trochę na takiej zasadzie, że o, ale ta gra mi się naprawdę podoba. Naprawdę mi się podoba. To nie bez powodu robimy z tego serię, a nie jest tylko na streamie. Po większości... No chodź tu! Po większości wygląda to tak, słuchajcie, żebyście też wiedzieli, ci, którzy na streamy nie przychodzą, że na streamie ogrywamy gierki ogólnie i jak mi się jakaś gra spodoba, to gramy w nie częściej po prostu. O kurwa, nie trafił. No! Gnoju jeden! No! Na dół! Nara! No, i jak mi się po prostu jakaś gra spodoba, to gramy w nią częściej. Niezależnie od tego, czy ją dostałem, czy nie dostałem, jakby wiecie o co chodzi.
Więc stream jest takim testem. A no, na odcineczki to raczej biorę coś, co mi się już faktycznie podoba, albo co ma fajną fabułkę, albo co wydaje mi się, że może być spoko. Dobra, a tymczasem... Oj, gościu! Ale mnie dźgnął! Czyli tu ma znaczenie też to, w jaką stronę się obrócę, jak będzie mnie bił. Ale mi zajebał swoją drogą. Dobra, co my tu mamy? Łopaty, cebule... O, jest stół alchemiczny. Może mogę jakieś miksturki lecznicze zrobić, fajnie. Przyda się ich masa. Co daje ognista żywica? Powoduje podpalenie. Krwawiniec powoduje krwawienia. Tylko nie mam rzeczy do niego, dobra. I całkiem, naprawdę całkiem spoko to wygląda. Ale strasznie przejaskrawione jest dzisiaj niebo. Dobra, tu już nic. Czy coś wyżej może? A tu sobie mogę po prostu odpocząć. Tam jest jakiś chłop. To ma trochę więcej damage'a. Też jest dwuręczne chyba, nie? No. Też dwuręczne. Nic chyba więcej nie dropnąłem, nie? Ani nic lepszego, ani nic. To mogę wyrzucić. A, te z... O, buty mam jakieś lepsze. Dobra, to się przyda. Kurde, brakuje mi tylko tych strzał. Szkoda, że nie da się ich wykraftować. Chyba, że się da, ale ja jeszcze nie wiem, jak to zrobić. Bo to by było całkiem, całkiem spoko. Dobra, czekajcie, tu byłem. Wow! No, są takie, widzicie. Czasami jest tak, że właśnie jest taki lag. I ciężko powiedzieć tak naprawdę, z czego to wynika. Tak w 100%. No ale dobra, idźmy sobie w tą stronę. Tutaj chyba nic nie ma. Gdzie ja mogłem... Aha, mogłem tam dojść, ale to mi chyba nic nie dawało, nie? Dojście tam. Nie, jest jakaś skrzyneczka. Ale dobra, no najpierw do niego podejdźmy. Zobaczmy, co on ma dla mnie. Siemano! Bez palcy Kolm. Ty, panie Kolm. O kurwa! Ja nie chcę się z tobą bić, odczep się! Umieram! No i mnie zabił. No i chuj w dupę. A trzeba było się zdrzemnąć tam na górze, zapisać czy coś. Ciekawe, w którym miejscu będę teraz. Pewnie na dole przy teleporcie, nie? Tak obstawiam, że na dole przy teleporcie jak nic. A nie, jestem przy stole alchemicznym. No to dobra, to nie straciliśmy dużo. No to git. O, nawet... A, czyli w ogóle jak żeśmy schodzili, to jesteśmy w tym miejscu. No to git, no to zajebiście. Bo tak naprawdę nic nie straciliśmy. No to dobra. Ale to już wiem, że jego, żeby pokonać, to trzeba tu przyjść... O, monety i piwko. To trzeba tu przyjść przynajmniej z jakimiś strzałami. Żeby go troszeczkę wybombić, zanim on w ogóle podejdzie. Weźmy sobie to drewno, chociaż nie wiem, czy będzie mi do czegokolwiek potrzebne. No i co, schodzimy na dół, nie? Schodzimy na dół. No ten już, to już słyszałem. Jest creepy jak shit. Oj, opryszki. Dobra. Oj, ale mi zajebał. No. Jakby ta stamina mogła się czasami troszeczkę szybciej zrobić. O, strzały są zajebiście. Kurtka skórzana jakaś lepsza. To się przyda zdecydowanie. Szkoda, że tu nie mogę się nigdzie położyć i przespać, bo teraz po takim uderzeniu to troszeczkę by się przydało. Dobra, ale w sumie prawie całe HP zregenerowane. W sumie mógłbym sobie coś ugotować z tego. Użyj losowych. Nie chcę używać losowych. Chciałbym użyć konkretnych, które dają jak najwięcej, czyli ryby. 3 ryby na przykład ze sobą. O, i dały 30, widzicie. No i to jest git. I właśnie trochę takich miksów, które by mi dawały po 30 HP, to jest zawsze in plus. No to daje 20. Dobra, i teraz mogę sobie losowo potworzyć trochę. Tak żeby po 20 dawały, to by było git w sumie. No i chuj, dało 10. 15.
20, no dobra. Wydaje mi się, że im wyższy poziom gotowania, tym będę miał lepsze te rzeczy. No ale to zanim ten poziom gotowania, to trzeba po prostu dużo gotować, nie? Dobra, idźmy, bo tutaj tak, wygnany wieśniak. Ale ładnie, żebym go od razu skontrował. No i chuj, no i tyle z tego ładnie. Ale mi zajebał. No kolego! Dobra, masz w pizdę. Teraz jest po tobie. On mnie dziabnął! Dobra, muszę uważać. O, buty są jakieś lepsze niż ja mam. Tą pałkę weźmiemy, te buty jeszcze też. No zobaczmy te buty. 10 pancerza mają. No i nice, ale one są gówno warte. To mnie rozbraja, nie? Że coś jest dużo lepszego na przykład niż ja mam, ale one jest nic nie warte. Dobra, spodnie mam git. Tu jeszcze coś lepszego było. Zbroja, 14. O! O! No i to mi się podoba. Lekka szata wiejskiego uzdrowiciela. 72 jest warta. No dobra, na razie sobie ją zostawmy. Dobra, zróbmy tak i chyba mam fulla. Czy prawie fulla w sumie. Dobra, tu jest git. Czy są tu jakieś rzeczy do zlutowania jeszcze? Oczywiście, że są. Pytasz? Pytasz, Gryfeć? Pytasz? O, jakiś liścik jest. List od podejrzanego handlarza. A teraz uważajcie, kretyni, bo moja cierpliwość jest na wyczerpaniu. Potrzebuję pętlę wisielca, prawy paluch ogra, kilka języków topielca i uwierzcie mi, potrafię odróżnić język topielca od języka martwego konia, ponieważ w przeciwieństwie do was nie jestem kompletnym idiotą. Jeśli jeszcze raz spróbujecie mnie oszukać, nasza umowa się skończy i zakaz proszenia o pieniądze z góry. Przynosicie towar, dostajecie pieniądze. Koniec tematu. Ale możecie mi przynieść język wisielca. Może się przydać. Wisielec jest, ale... Chyba nie o takiego wisielca chodziło. Tym wszystkim, tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić, no bo jakby wiecie, to... Człowiek zawsze może się mylić. Pamiętajcie o tym. Człowiek zawsze może się mylić. O kurwa, co to jest? A to tytan jest! Tytana przywiązanego do skały tutaj mają. Co jest do cholery? Z nimi pewnie przyjdzie się bić. Dobra, na razie sobie pozbierajmy to, co jest w okolicach. Bo te wszystkie malinki, to wszystko to się na pewno nam przyda. Czy jest tu coś w środku? Jest jakaś skrzynia. No trochę ich dobicia się tutaj jest. O! Kurna, na raz. Wezmę. Wszystko jest git. Tu jakiś trup. Piłę do drewna ma. O! O! I może to jest ten game changer, jeśli chodzi o piłowanie, tylko... Pewnie go można użyć tylko w jakimś jednym konkretnym miejscu. Ale to i tak, że taka opcja jest, że wiesz, że macie piłę do drewna. Tylko pytanie, czy to działa, czy ja się nie zachwycam tak nad wyrost. To i tak może być, jeśli o mnie chodzi. Tak często mam. Dobra, buty rybaka to gówno, nie potrzebuję tego. Dobra. No co, no zdesperowany chłop, no jazda z nim, nie? Wow! Dobra, dobre trafienie. A, on mnie też trafił, ale za zero? WTF, co tu się wydarzyło? Dobra, kolego! Ale do kogo? Do kogo, chłopaki? No dajcie sobie spokój. Dajcie sobie spokój, szkoda waszego życia. Znaczy, mi nie szkoda, nie? Ale wam powinno być szkoda. Ja te wasze życie mam w dupie, tak w sumie mówiąc. Dobra, bazarek żeśmy sobie odblokowali w zasadzie, w sensie wyczyściliśmy, bo może nie odblokowali, a znaczy odblokowali w pewnym sensie też. Ale na pewno wyczyściliśmy go. Kurwa, ten tytan tutaj. Jesus, ale to wygląda! Ej, naprawdę my... Ktoś, kto robił ten level design, naprawdę ma ode mnie propsy. No ja jestem oczarowany tą grą, tak szczerze mówiąc. Jestem nią oczarowany. Ale to pewnie tylko ja, bo to wiecie. Ja tak lubię grać w gry, w której nikt inny nie gra. O kurwa, co tam jest?
Jakiś piec? No dobra, no ale idźmy w stronę zamku. Idźmy w stronę zamku. Zwiedzanie jest super, ale też trzeba powolutku podążać. Powolutku podążać w stronę, w którą powinniśmy, czyli w stronę misji. W stronę misji! Tak jest. No, malinki. Tutaj jeszcze jakiś gargulec stoi. Ciekawe co to. Witam pana gargulca. Co tam u pana słychać? Szkoda, że nie ma takiego, wiecie, że jak uderzam, że się te skały naprawdę rozpadają, a nie, że tylko jest ten, jakby to powiedzieć, ten efekt. O, a nie, że tylko jest ten efekt. O, jak mu buławę dropnąłem. Nice. Tutaj na dole też jest coś. I tu pewnie też ogry będzie stacjonował, tak podejrzewam. Oj kurwa, nie chciałem spaść. Nie chciałem spaść. Ale wydawało mi się tylko, że na dole można coś... Jeleń! Mam cię! No nie! Wracaj tu tym jeleniem! Wracaj tu tym jeleniem! Jeszcze raz bym cię dupnął, no chodź! Chodź! A, mam cię, bydloku! Skóra, fragment poroża. O! I fragment poroża jest mi potrzebny. Tam do czegoś był potrzebny. Nie pamiętam. Do jakiejś receptury był potrzebny. Dwie sztuki chyba. Także warto to zbierać. Po prostu ja tak wychodzę z założenia, że trzeba wybijać wszystko, co się rusza w RPG-ach. No i co ja wam poradzę? No, takie życie, nie? Takie życie. Coś tu ciekawego? Nie ma nic. Kill off. Kolejny zresztą. Ostatnie tchnienie. Nada. I co? A, jeszcze goździki po drodze. Wiecie, ja tak zbieram te kwiatki, te goździki, to wszystko. I tak może wychodzę nad wyrost z tym, żeby je zbierać, ale z drugiej strony te rzeczy później mogą mi uratować dupę, jak nie będę miał się czym leczyć, nie? Więc tak sobie myślę, że to nie byłoby wcale takie głupie. A tu jakaś winda chyba powinna być. Puste beczki. Zastanawiam się, czy da się do tego zamku jakoś dookoła pójść. Ale chyba nie. Chyba nie. Dobra, jesteśmy przed zamkiem. Ale jeszcze obejdę sobie go dookoła. Zanim co? By zobaczyć, może? Odkryto nową lokację, Rogi Południe. Okej. Okay. Czyli nie miało znaczenia, czy ja tam wchodzę, czy nie wchodzę. Kurwa, ja sobie biegam to dookoła. Co jest? Brakuje tu tylko takiej drabinki, po której mógłbym wejść. Ej, ale tu jakiś... Ej, tu coś leży. Nieśmiertelnik strażnika. Aha, czyli kolejny nieśmiertelnik dropnął. Czyli to wygląda tak, jakbym i tak miał tu przyjść i tak. Ciekawe, chyba że te nieśmiertelniki to jest jakaś totalnie dodatkowa. Ej, ale kurwa, mogę wejść dookoła tego zamku, co jest? Czy nie mogę? Chyba jednak nie mogę, słuchajcie. Chyba jednak nie mogę. No trudno. O kurwa, jest problem. Oj, jest problem. Jeszcze się zablokowałem. O nie! Nie, no proszę was! Proszę cię, gro! No proszę, nie rób mi tego! Nie no, gro, please! Jakby don't do it. No nie, no błagam! No puść mnie! Teraz muszę pewnie w dół zejść, żeby wyjść stąd. Kurwa! Zawsze się wpierdolę, no. Zawsze się wpierdolę w jakąś minę, no. To nie byłbym sobą, jakbym się nie wjebał na minę, nie? Naprawdę. Naprawdę nie byłbym sobą. No bo tędy nie przejdę, tak czy siak. No trudno, dobra, złazimy. A, błaz, mam moje nogi! Kurwa, ciekawe, w którym miejscu mnie zrespi. Mam nadzieję, że nie w tamtym. Mam tylko nadzieję, że nie w tamtym, słuchajcie. Bo to by był przypał. To by był fest przypał. O nie, cofnęło mnie o tyle. No dobra, słuchajcie, to co sobie dokończę poza odcinkiem, po prostu pozbieram to jeszcze raz.
Natomiast wam serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz i oczywiście jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie. To tyle ode mnie, do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, no i cześć!